Już nikt nie będzie mógł zaciągnąć kredytu na czyjeś dane, ale jest jeden warunek. Trzeba zastrzec swój numer PESEL. 1 czerwca wchodzą w życie przepisy, na podstawie których instytucje finansowe będą musiały sprawdzić, czy PESEL figuruje w bazie numerów zastrzeżonych. Magda Sincewicz. Od połowy listopada ubiegłego roku swój PESEL zastrzegło już 2,7 miliona osób. Dzięki tej usłudze obywatele mogą zabezpieczyć swoje dane osobowe. Dodatkowo od 1 czerwca wszystkie instytucje finansowe, zanim udzielą komuś pożyczki czy podpiszą umowę, będą musiały sprawdzić rejestr zastrzeżeń numerów PESEL. W ING jesteśmy przygotowani na wdrożenie weryfikacji numeru PESEL w bazie zastrzeżeń Ministerstwa Cyfryzacji, zarówno od strony proceduralnej, jak i od strony systemowej. W banku będziemy weryfikować, czy PESEL jest zastrzeżony w tych procesach, które jakby wskazuje nam ustawa. Takie jak na przykład otwarcie rachunku bieżącego, czy udzielanie kredytów, pożyczek lub kart kredytowych. Będzie to też dotyczyło wypłacania gotówki. Gdy okaże się, że numer jest zastrzeżony w bazie, to bank nie będzie mógł podpisać umowy z takim klientem. Ci, którzy to wiedzą, już dawno skorzystali z nowej możliwości. Ja już mam, oczywiście wzięłam sobie potwierdzenie, bo to jest ważne i bardzo dobrze, że wie pani, że będzie zastrzeżony, bo w zasadzie wszędzie podajemy, nawet w aptece i nie wiadomo, co potem z tym się dzieje, prawda? Żeby nikt nie mógł skorzystać, możliwe jest branie pożyczek różnego rodzaju na PESEL i wykorzystywanie danych, dlatego warto to zrobić. Zwłaszcza, że nie jest to trudne. Można to zrobić poprzez stronę internetową gov.pl, aplikację mObywatel lub w urzędzie, jak między innymi tu, w Katowicach. Wniosku nawet nie trzeba pobierać, można go wydrukować tutaj na miejscu. Urzędnik po prostu go wydrukuje, następnie poda nam do podpisu. Złożenie takiego wniosku będzie bezpłatne, w związku z czym tutaj nie musimy się liczyć z żadnymi kosztami. No i będzie to procedura, która będzie się odbywała na miejscu, czyli natychmiast urzędnik wpisze ten numer PESEL, który trzeba zastrzec do systemu. Dostaniemy takie potwierdzenie zastrzeżenia tego numeru PESEL i cała procedura zostanie wtedy ukończona. Numer PESEL można zastrzec, a także cofnąć jego zastrzeżenie bezpłatnie. Nie trzeba przy tym podawać przyczyny.